Zadajmy sobie proste pytanie. Co wiemy o Judaszu? I to nie jest zagadka w quizie, tylko jest to pytanie o jeden z najważniejszych wymiarów, jaki jest obecny w religii chrześcijańskiej, mianowicie negatywna postać, która organizuje emocje wielu chrześcijan. Właściwie do dzisiaj je organizuje. Jeśli mówimy chrześcijaństwo, to owszem, myślimy o Jezusie, ale zaraz na drugim miejscu myślimy o Judaszu. I myślimy o nim, co jest zastanawiające, nie przez pryzmat tekstów, bo bardzo mało ich o nim jest, ale przez pryzmat obrazów. I takimi dwoma obrazami się zajmiemy dzisiaj. Pierwszy to jest przepiękny, tak kolorystycznie obraz. Taki wybrałem, żeby nie był odrażający, bo zwykle te obrazy, które pokazują Judasza, który z zdradzieckim pocałunkiem zdradza swego mistrza, są naprawdę okropne. Tutaj przynajmniej jest to obraz estetycznie uspokajający. Jest częścią zresztą takiego cyklu obrazów, które Giotto wymalował w Padwie. Można je oglądać w kaplicy Scrovegni. Ale zajmiemy się właśnie tym pocałunkiem. Otóż historycznie tak naprawdę nic nie wiemy ani o Judaszu, a tym bardziej o jego konkretnych gestach. Ale to nie jest ważne. Dla religii ważniejsze są mity, fikcje, które organizują zbiorową wyobraźnię niż fakty historyczne. Dlatego trzeba sobie to zaraz na początku uzmysłowić, że czasem to, w co najgłębiej wierzymy, do czego jesteśmy najmocniej przekonani, że to nie ma żadnego fundamentu historycznego. I to nie tylko chodzi o to, żeby pozbawiać kogoś wiary, ale trzeba pytać o racje, dla których dane obrazy, dane mity tak mocno zakorzeniły się w zbiorowej wyobraźni. Na przykład w krajach chrześcijańskich i w takim kraju katolickim jak Polska. Okazuje się, że historia nie jest ważna, fakty nie są ważne, ale są ważne mity przekazywane konsekwentnie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku, stulecie przez stulecia. I takim obrazem, który młode, czasem dziecko już widzi w galeriach sztuki, w kościele, słyszy o nich, jest właśnie obraz ucznia, który zdradza swego mistrza. I to jest zdrada, która prowadzi bezpośrednio do śmierci. I to jest właśnie zastanawiające, że tak mocno wierzymy, że właśnie Judasz zdradził. Ale idźmy dalej. Zdrada, która doprowadziła do tragedii. Ten obraz już nie jest taki piękny i spokojny jak obraz Giotta. Jest to odrażający obraz wisielca. Tym wisielcem jest właśnie Judasz, który po zdradzie, po tym pocałunku, który wskazywał, jakoby tak nam ten mit mówi, wskazywał mistrza, nie zniósł tej zdrady, nie zniósł tego ciśnienia, które doprowadziło do rozpaczy skrajnej i nie mógł sobie znaleźć siły, by przezwyciężyć tę rozpacz i właśnie w ten sposób, jak malarz przedstawia się, wiesza. Znowu jest to fikcja. Nie ma żadnych podstaw, poza kilkoma wzmiankami w Nowym Testamencie, do którego jeszcze wrócimy przy naszym następnym opowiadaniu o Judaszu. Ten obraz człowieka wiszącego tak mocno zawładnął naszą wyobraźnią, że wiemy, że ktoś został pokarany za zdradę, za nikczemną zdradę, za kilkanaście srebrników. Mówię o tym na początku naszej historii z Judaszem, bo ona będzie rozpisana na kilka odcinków, żebyśmy od razu stanęli wobec tej przerażającej w gruncie rzeczy i okrutnej prawdy, że to, co najgłębiej w nas jest zakorzenione, nie ma żadnych podstaw historycznych. Co więcej, i tutaj mamy już w
tej chwili, w XXI wieku, bardzo dużo opracowań i studiów, o niektórych wspomnę, ale tutaj przy okazji chcę wspomnieć o jednym obrazie, o filmie, który zwłaszcza w Polsce odegrał ogromną rolę wzmacniającą właśnie ten negatywny obraz Judasza jako zdrajcy, jako tego, który za kilka marnych srebrników zdradził swego ucznia. Chodzi oczywiście o pasję Mela Gibsona. Może niektórzy z Was widzieli ten film, bo był polecany jako wręcz obowiązująca katecheza w okresie wielkanocnym, czy w okresie Wielkiego Postu. I właśnie Mel Gibson należy do takich wielkich magów współczesnej wyobraźni, również religijnej, bo sam deklaruje się jako człowiek wierzący, religijny. I ten film, właśnie Pasja, czyli ten film przedstawiający ostatnie dni życia Jezusa, a właściwie jego mękę, tak jak tytuł wskazuje, właśnie bardzo dużo miejsca poświęca Judaszowi. Po to, żeby widz, żebyśmy patrzący na ten film uwierzyli, że jedną z głównych postaci, postaci negatywnych, taki czarny charakter, Schwarz charakter, który jest obecny w tym dramacie Jezusa, że właśnie on tę negatywną rolę odegrał. Co warto jeszcze podkreślić, że bardzo wielu księży, teologów było dla Gibsona ekspertami, którzy i samego reżysera, ale przede wszystkim potem w odbiorze przekonywali, że właśnie tak było. Nawet papież Jan Paweł II widział ten film i miał powiedzieć, że tak było. Otóż tak nie było. To jest właśnie wielka fikcja, można mocniej nawet powiedzieć, to jest wielkie oszustwo, które narzuciło w zbiorowej wyobraźni pewien kontrast między Jezusem pełnym dobroci, miłosierdzia, a właśnie Judaszem, często w różnych językach Judasz oznacza wręcz Judę, Żyd. Czyli krótko mówiąc, Judasz jest potrzebny chrześcijaństwu, żeby rozprawić się ostatecznie z wyznawcami innej religii, czyli z Żydami. I to jest taka tragedia właściwie tej religii, która z jednej strony głosi miłosierdzie Boże, dobroć Boga, przedstawia tego Jezusa, który nad każdym się pochyla, ale żeby wzmocnić niejako jego przekaz tej Ewangelii pełnej miłosierdzia, potrzebowała właśnie takiego kontrapunktu, czy takiego odniesienia właśnie do Żyda, do kogoś złego, nikczemnego, który Jezusa właściwie doprowadził do śmierci. I tutaj myśląc Judasz, zastanawiając się, że co my o nim wiemy, warto wiedzieć o tej wielkiej manipulacji, jaka od dwóch lat, co mówię dwóch lat, od dwóch tysiącleci rządzi wyobraźnią wielu chrześcijan. Na szczęście powoli od tego odchodzimy, ale o tym będzie w naszym następnym spotkaniu.